Shiny Charm to przedmiot w grach Pokémon na konsole, po raz pierwszy wprowadzony w grach Pokémon Black 2 i White 2. Jak sama nazwa wskazuje, ten przedmiot, jeśli posiadamy go w ekwipunku, drastycznie zwiększa naszą szansę na spotkanie Shiny Pokémona. Czy taki przedmiot mógłby być wprowadzony w Pokémon Go? O tym porozmawiamy sobie w tym odcinku, ale zacznijmy od polowania na nomen omen Shiny, nowego Shiny. Shiny Gazlord, którego bardzo potrzebuję w moim Shiny Pokédexie. Zaczynamy. Gazlord. Pokémon mroczno-smoczy. Szczerze mówiąc, osobiście go dosyć mało rajdowałem w mojej karierze w Pokémon GO. Pamiętam, że rajdowałem go rok temu w Londynie, jak był taki event, że była inwazja Ultra Best na Londyn. Był tam ze mną Hikomikos. Ten człowiek chyba nigdy nie przestanie przyjeżdżać na wszystkie możliwe eventy w Pokémonach. I to świetnie, bo widzę się z nim znowu w piątek i sobotę w Hiszpanii tym razem. Ale czemu mówię o tym Gazlordzie? No bo zaczynam na niego Raid Hour. Lucky Eggi odpalone za 15 sekund wykluwają się jajca i dzisiaj poluję na tego pięknego, białego Gazlorda. Normalnie jak biały wieloryb Moby Dick. I niczym ten kapitan w tej książce był opętany na punkcie tego wieloryba, to ja jestem dzisiaj opętany na punkcie tego białego, nie wiem czego, też wieloryba w sumie, tylko jakiegoś takiego demonicznego. Nie wiem, co on ma przypominać sobie, czy to jest... No właśnie. Czym jest Gazlord? To jest dobre pytanie. Słyszałem, że da się zbić solo, ale nie będę taki, zaproszę parę osób, a nuż ktoś wejdzie. Po to są remote'y, żeby z nich korzystać. Odpalimy sobie Megasa jakiegoś. No bo dzisiaj to tak na Shiny poluje. A XL-ki tam... Nie wiem, czy nawet tego Pokemona w ogóle wzmacniał. Ale on wychodzi na to, że jest podwójnie wrażliwy na typ baśniowy. No właśnie, i z mrocznego, i ze smoczego, więc Mega Gardevoir tutaj, no myślę, że będzie robić porządek. Tutaj rajdzik numer 1, zaraz kamień jest rajdem numer 2, potem to się muszę trochę przejść. A tak jak w życiu, żeby coś do czegoś dojść, no to trzeba dać sobie trochę wysiłku i tak samo w poksach. Zwłaszcza od kiedy limit remote ride passów to jest 5. Także w tym momencie robienie Raid Hour'a bez wychodzenia z domu, no można, ale co to za rajdowanie, jak 5 rajdów, to jak przyjść do restauracji i zjeść tylko przystawkę. Niby doktor kazał się odchudzać, ale ty jednak czujesz po prostu taki, no taki brak satysfakcji, jak zjesz tylko samą przystawkę, a nie pełny obiad. No jednak w restauracji to by się coś fajnego wrzuciło na ząb. 3XL-ki oczywiście gwarantowane za to, że jesteśmy osobiście, także przejście zawsze fajnie. Pierwszy mój Gazlord nie jest shiny. Dobijam sobie powoli te... O, ale rzuciłem brzydko. Dobijam sobie powoli te wymagane rajdy na Master Balla. Pewnie dobiję je właśnie w Hiszpanii, bo tam też mam wykupiony, czyli właściwie zgiftowany przez Niantic dla mnie dodatek do biletu Raid Lover, także będę miał plus 5000 expa, czyli 30000 expa, ale to w Hiszpanii dopiero za rajda. Także coś tam sobie porajduję, cokolwiek by tam nie było. O, tak się rzuca ekscelenty. Jesus, w końcu. O, siedzi, siedzi. Ładnie. O, każdy nacisnął ready, brawo. Tak, już tego bijemy, to możemy iść na następnego. No tak, te bossy rajdów, które są podwójnie wrażliwe na jakiś typ, to są najczęściej te, które można solować. Oczywiście, jeśli chodzi o kontry, tutaj nie ma sensu nawet wymieniać, bo wiadomo, że wszystkie Pokémony baśniowe, które są dobre, no to będzie Zernias, to będzie Mega Gardevoir. Nawet Togekiss, jak ma podwójny moveset baśniowy. Trochę już powoli tych poczków w miarę dobrych baśniowych w grze jest. O, 5 mega energii do Blastoise'a. Cóż za niespodziewany tutaj bonusik od Nianticu. Dziękujemy Niantic. Druga sztuka, nie shiny. Ile dzisiaj ich zrobimy? To się okaże. O, siedzi ładnie drugim bolem. O, nie wziąłem go plus plusa. Mogłyby się ten kręcić pokestopy i łapać poczki w tle. I teraz mamy dosyć kawałek, żeby tam podejść. Nie, dobra, to nie jest aż taki kawałek. Gengary mi tutaj nawaliły się. Ej, też macie tak, że wam zasłaniają te wszystkie ciągłe powiadomienia horyzont jakby i nie widzicie dobrze, co tam się dzieje. O, Tromba mnie zaprosił na rajda, to mogę wbić w sumie. No i tak po drodze, zanim tam dojdziemy, jakoś zaproszę, to trochę minie. Teraz wspólna demonstracja z Trombą, jak się to robi duo. Czasem mi ludzie piszą, że robię clickbaity. Jakbym robił prawdziwe clickbaity, to bym wkleił na miniaturkę zdjęcie Tromby, bo tak się właśnie dzieje w tym momencie. To, że to jest na remocie, no to jest na remocie, ale mógłbym wkleić zdjęcie Tromby na miniaturkę i że razem robimy tutaj, słuchajcie, rajdy. No bo robimy. Ale to byłby chyba taki tani clickbait. Nie, no ja wolę zrobić taki tytuł, który jednak doda jakieś nieodpowiedziane pytanie. Coś może sugeruje, ale nie do końca. Ale nie taki chamski clickbait, że coś jest, ale potem tego nie ma, no bo każdy by sobie pomyślał, że Tromba naprawdę tutaj chodzi obok mnie na tym odcinku. Jakbym coś takiego zrobił, a potem każdy by się zawiódł, jakby to kliknął. Więc tego typu miniatury, no to już moim zdaniem jest zbyt grube pojechanie po bandzie. Chociaż zawsze jak już robię kolejny odcinek z rajdów, to zastanawiam się, jak go nazwać, nie? Złapałem najrzadszego shiny, nie? To już było, nie? Czy złapię tego shiny? No jak pytam się, czy złapię, to znaczy, że nie złapię, więc po co zrobić taki tytuł, nie? Bije czarne wieloryby demoniczne, aż będzie biały. Za każdym razem, gdy Gazlord nie świeci i kasuje shiny. No też są takie challenge, ale próbowałem robić challenge z kasowaniem shiny i jakoś tam
nie przyjęły się. A może tak miałem zrobić, może taki właśnie powinien być ten film. Za każdym razem jak Gazlord nie jest shiny, kasuje shiny. Jak kiedyś robiłem filmy, to był często tytuł z rajdów. Właśnie jak rzucić excellenta w tego i tamtego, albo za każdym razem excellent, nie? Ale w sumie teraz większość Pokemonów na rajdach tak łatwo rzucić excellenta, że w sumie nie trzeba robić poradników, jak to rzucić. No po prostu rzucić, bo te kółka są teraz takie duże. Chociaż te filmiki robiły dużo wyświetleń, nie? Jak rzucić excellenta na tym i tamtym. A jednak koniec końców zawsze każdy twórca po to robi filmy, żeby ktoś się oglądał. No jakby nie patrzeć. To dopiero czwarty rajdzik dzisiaj. A czemu ta rejka mi się podpowiedziała? Nie wiem. A, bo zerniasów nie wzmacniałem. Zysianów też nie wzmacniałem. W sumie mam takiego shiny zerniasa. Mam nawet laki. Muszę kiedyś zrobić go. Chyba tam ikselek mi zabrakło. Także zerniasa akurat bym sobie wzmocnił. Także muszę, jak będzie znowu na rajdach, muszę go więcej porajdować. Stardust to nie problem, ale ikselki to problem. O to chodzi. O, znowu Blastoise. O, Rare Candy XL. Na bogato. Szansa jest 1 do 20, przypominam to. Może dla niektórych się powtarzam, ale myślę, że mam też nieraz wielu nowych widzów, bo jednak zawsze w Pokémon Go jest tak, że ktoś odchodzi, ktoś nowy przychodzi. O, pierwszym bolem. I ten ktoś nowy może nie wiedzieć generalnie, że szansa na shiny z rajdu to 1 do 20. Także zawsze w miarę możliwości przypominam. Rajd legendarny 1 do 20. Rajd zwykły 1 do 512, chyba że jest... Permaboost to 1 do 64, Research Day 1 do 10, Community Day 1 do 24, Permaboost, czyli niektóre poczki z jajek, a niektóre też nawet na dziko, 1 do 64. Takie są szanse na shiny, ale ta podstawowa, bazowa szansa to jest 1 do 512. Co i tak jest mega skokiem do przodu względem Pokémonów na konsolę, gdzie początkowo ta szansa była około 1 do 8. tysięcy. Potem to trochę usprawnili w nowszych częściach, ułatwili, dodali możliwość zebrania shiny charma, przedmiotu, który jest większa szansa na shiny. To by było ciekawe, gdyby w Pokémon Go było coś takiego jak shiny charm. Co waszym zdaniem powinno się zrobić, żeby zdobyć shiny charma w Pokémon Go? Przypominam, że w grach na konsole shiny charm dostajemy na przykład za skompletowanie całego Pokédexu i wtedy nasza szansa na shiny zwiększa się, no tam jest taki wzór matematyczny, więc, ale przyjmijmy, że o takie 20, 30 do 50%, więc całkiem sporo, naprawdę warto mieć tego shiny charma. W Pokémon Go, szczerze, jakby miały się nad tym zastanowić, to może miałoby to sens, gdyby to był przedmiot czasowy, na przykład, że można by było na godzinę na przykład odpalić shiny charma i przez tą godzinę rzeczywiście masz zboostowaną szansę na shiny, tylko za co wtedy by otrzymywać takiego shiny charma? Czy to byłoby coś takiego rzadkiego jak Master Ball, gdzie trzeba by było ukończyć mega trudnego questa i wtedy na przykład dwukrotnie przez tą godzinę miałbyś zwiększoną szansę na shiny? Czy w ogóle system Nianticów, jaki oni zaprojektowali tą grę, zaprogramowali ją, czy w ogóle przewiduje indywidualne zwiększanie sobie szansy na shiny? Ale generalnie w sumie wszystko da się zaprogramować, jak się chce, więc jakby chcieli, to by mogli. No chyba, żeby dali takiego na zawsze shiny charma, że na przykład jak wbijesz poziom 60, no to już wtedy na zawsze masz dwa razy większą szansę na shiny. To było takie trochę, nie wiem, czy nie bez sensu, bo powiedzmy sobie szczerze, że najczęściej ludzie, którzy jako pierwsi na świecie, powiedzmy, czy w ogóle jako pierwsi w danej okolicy, mieście, społeczności wbijają, czy to 50 level, tak jak było, czy jeśli by mieli wprowadzić level 60, no to ci ludzie, którzy by wbili to jako pierwsi, a może nawet jako jedyni, to i tak są ci, którzy najbardziej hardkorowo grają, którzy i tak na każdym evencie zdobywają wszystkie shiny, bo po prostu kto więcej gra, tym większa szansa, że prędzej czy później no po prostu złapiesz te shiny. I to są też ci sami ludzie, na których Niantic najwięcej zarabia, bo to są tak zwane wieloryby. O, a propos wielorybów, tak nazwałem Gazlorda. Ale w branży game devu nazywa się tak graczy, którzy wydają najwięcej pieniędzy. I to są pojedyncze jednostki, które rzeczywiście wydają tak dużo pieniędzy, że wydają nieraz więcej niż 10 czy 100 nawet takich zwykłych, przeciętnych graczy. Ludzie, którzy potrafią wydawać połowę swojej wypłaty, a na przykład jeśli dobrze zarabiają, powiedzmy 10 koła miesięcznie i połowę tego wydają na Pokémon Go. A myślę, że są tacy ludzie na świecie, gdzieś tam pewnie w Japonii, może nawet jest parę takich osób w Polsce. To dawać takim ludziom przedmiot, który zwiększa im szansę na shiny, więc mniej będą wydawać na raid passy, na inkubatory i na inne rzeczy pomagające w zdobyciu danego shiny, to byłby taki trochę strzał w kolano ze strony Niantic, bo wtedy by się demotywowało właśnie tych najbardziej hardkorowych graczy do wydawania więcej pieniędzy. A prawda jest taka, że Nianticowi zależy na tym, żeby tacy właśnie gracze wydawali jak najwięcej pieniędzy jak najdłużej. Z tego względu myślę, że raczej coś na kształt shiny charma raczej w Pokémon Go nigdy nie będzie miało miejsca. Może właśnie na zasadzie chwilowej, ale wtedy równie dobrze mogą po prostu zrobić event, w którym jest zboostowana szansa na shiny. Tak jak ostatnio zrobili z detektywem Pikachu. Ludzie się spodziewali, że będzie zwykła szansa 1 do 512, a Niantic dał potajemnie 1 na 64, czyli zboostowaną szansę. I ludzie połapali dużo tych shiny. Czemu tak zrobili? No może bardziej chcieli wypromować w ten sposób grę o detektywie Pikachu, no nie wiem. Albo ludzi bardziej podekscytować eventem. No i w to im się w pewnym sensie udało. Siedzi
siedzi. To ja teraz jeszcze mam pół godziny ponad, także jeszcze porobię sobie parę rajdów i będę wam pokazywał, czy jest shiny, czy nie ma shiny. Szósty czy siódmy dzisiaj? Już sam nie jestem pewien. Zwykły. Shiny-czek! Z weather boostem. Wow, kolejny nie shiny. Takie same CP nawet. A, i tego zbiłem solo, bo nikt nie wszedł na zapro. Nieładnie, nieładnie. Ale no tak w lekko ponad połowę czasu zszedł. Także naprawdę na luzie, słuchajcie. Samą mega gardę w War sobie biłem. Jak mi spadła, to ją uleczyłem jeszcze raz. I naprawdę na luzie tego gazlorda się robi solo. Także każdemu polecam tak sobie posolować. Dla sportu. O, siedzi. No może jeszcze ze dwa wcisnę dzisiaj. Fajnie, bo jakby ludzie weszli, ci co są online. Kurczę, jak ktoś na online siedzi, to mógłby wchodzić w rajdy. To może wcisnę nawet trzy jeszcze. Jesus. Kolejna paruwa. Mam jeszcze minutę. No ciekawe, czy wcisnę jeszcze jednego rajda. Niektóre się zrespiły trochę później, więc maybe, baby. A może nie będę musiał? Może nie będę musiał, jeśli to jest shiny. Dobra, przebijmy to szybko. Skończył mi się lucky egg, czyli coś tu... Dobra, to nie jest shiny. Seta też nie. Mam jedną minutę, żeby wejść na rajda? Nie, ten się później zrespił. Dobra, to będzie ostatni, prawdziwie ostatni dzisiaj, moja ostatnia szansa na shiny gazowego lorda. Finałowy. Shiny check. Trochę się człowiek pobawił. Troszkę rajdów porobił. No z 10 było, jak nie więcej. Nie! No cóż, dzisiaj bez shiny, a pamiętajcie, że to jest gra długodystansowa. Niczym maraton. Będę polował dalej. I jak to powiedział kiedyś Ash Ketchum, mistrzem Pokémon, nim właśnie będę. Zostawcie łapeczkę i obejrzyjcie ten film. Myślę, że ten film by cię zainteresował, byczku. Obejrzyj go, koniecznie. Ciekawy film. Trzymajcie się.